Siema, się widzów, witam cię bardzo serdecznie. Jak ja się cieszę, tyle się dzieje na internecie. Oczywiście o, 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 o słoniu w pokoju. Nie chcę mi się gadać, bo, bo, bo tak trochę dziwnie. Aby oboje byli szczęśliwi. O o o, tak mogę to wszystko podsumować. Ale dzisiaj sobie porozmawiamy o czymś innym. Bo Maja Staśko oraz Lexi, osoby totalnie z dwóch totalnych innych uniwersum. Jedna z timu X, a druga z tego, że jest aktywistką, która w sobie działa na bardziej negatyw tych ludzi, którzy mówi, że działa na pozytyw. Bo na Mówi, że ona chce jak najlepiej dla każdego, a w sumie dla tych, co chce jak najlepiej, to zazwyczaj działa na niekorzyść i to bardzo mocno, bo grupy społeczne, które ona próbuje reprezentować, z tego co mi wiadomo i z tego co czytałem, raczej bardziej się jej wstydzą, niż są dumni z tego, że taką mają, stać, mają. A Alexi, no co, no Domix y, została wybustowana przez Stuarta, w sumie to ja nie wiem, z czego ona jest tak naprawdę znana. Nie wiem, z tego, że McDonalda lubiła. O, no i chyba też dlatego, że z Marcinem Dubielem była, a dlaczego ludzie ją lubią i dalej oglądają, i tak i to nie wiem, dlatego, że jakaś tam sympatia czy coś? Nie wiem, no. Wy wydaje się z pozoru na normalną, po prostu, yy, dziewczynę, która też jest przy okazji influencerką, nie? Ostatnio miała swoje odklejki, ale to dla niej jest norma w styczniu, ale styczeń już się kończy i raczej e, powraca ta pozytywna lekcja. Oglądanie godzinnych filmów YouTuberów czasem bywa trudne. Jakbym miał wprost patrzeć na ekran i oglądać niektóre rzeczy, to już bym dawno zwariował. Dlatego znalazłem rozwiązanie, tak właściwie to je miałem przed sobą od dawna. Czyli i Shakespeare's które lubię grać podczas gdy na lewym monitorze leci mi sobie na przykład Twoje 5 minut 2. Gra jest darmowa, pełna nowości. Od tych ponad 10 lat, które już jest na rynku, jest to moja gra dzieciństwa, która mi jeszcze nigdy nie zbrzydła. I to nie dlatego, że mi płacą, tylko dlatego, że jest po prostu dobra. Przechodź misję w karczmie, walcz na arenie, trenuj, i ulepszaj swoją postać. Nie jest to LOL, którego od jak odpalisz nie możesz wyłączyć w kolejne 20 do 40 minut, tylko Shakes Amphitheatre, które możesz grać minutę, potem 10 minut iść z psem na spacer, po czym wrócić, a Twoja misja w Została skończona. Darmowa gra dostarczona na iOS, Androidzie, przeglądarce, a nawet i Steamie. Polecam tym, którzy nie grali, a ci, którzy chcą poczuć nostalgię, jak grali lata temu, też bardzo polecam, bo to nie jest Minecraft, którego przestaniecie grać po dwóch godzinach grania. No bo tak, ona została ogłoszona na Highlink. No raczej nic ciekawego, bym nawet powiedział, że trochę nudno. No bo Lexi na konferencjach, nie oszukujmy się, jest po prostu nudna. Żadnych dymów nie chce robić. Bardzo dba o to, aby mieć dalej swój taki wizerunek, a, ale jestem super, wiecie, down to Earth Go. No ale ogólnie Ogłosili jej walkę i to prawdopodobnie będzie z Pauliną Hornik, czyli Tom z Natsu, ten tak zwany przydupas Natsu, która tak w sumie, no, 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 no nie wiem, no jest raczej mniejsza od Lexi, yy, ma o wiele mniejszy zasięg, jeżeli chodzi o influencerstwo, nie mają żadnego prawdziwego większego konfliktu, no i też jest o wiele mniej doświadczona niż Lexi. Ale o tym ten film nie jest, bo jest o tym, że Lexi takie coś przed ogłoszeniem jeszcze walki, tylko o spekulacjach, czy ma walczyć, czy co tam. to to, to takie coś przy okazji powiedziała o Marii Staśko. Wydaje mi się, że Haligowi zależy, żeby zawalczyła teraz w marcu. Dali mi kolejną propozycję. I ja, jak na początku usłyszałam tą dziewczynę, imię tej dziewczyny, że mam z nią zawalczyć, od razu powiedziałam, no. Pewno, na pewno będzie duży hejt, bo będzie mi zarzucane, że biorę kolejną łatwą walkę. Ale po głębszych namysłach i rozważania plusów i minusów tego starcia, to ogarnęłam, że zgarnę dużo pieniędzy, mam łatwą walkę i w sumie dlaczego by tego nie wziąć, skoro mogę dodatkowo zarobić. To jest takie śmieszne, jak można bardzo łatwo wyczytać, co influencer ma na myśli, ale nigdy ci tego wprost nie powie, nie? No bo z jednej strony ona od razu pomyślała, nie, nie będę z nią walczyć, bo jest mniejszą influencerką, nie mamy prawdziwego bifu i w sumie to typiara jest zniszcza o wiele ode mnie, więc będzie mi zarzucane, że biorę łatwych zawodniczków. Ale z drugiej strony mogę kupić mieszkanie w Warszawie za tą walkę, więc czemu by nie wziąć? <grym> więc jeśli ja wezmę tę walkę i będziecie pisać właśnie, że o, znowu łatwa walka, Aleksy bierze tylko łatwych przeciwników, ja nawet nie będę zła. Co byście zrobili na moim miejscu? Czy byście wzięli tą walkę... W marcu z tą. Ja nie przypadam z tą dziewczyną, ok? Nie będę ukrywać. Z tą dziewczyną i potem w czerwcu jeszcze z tą dobrą, mocną dziewczyną, czy po prostu odpuścić sobie marzec i zrobić sam czerwiec. Dlaczego na wprost nie może powiedzieć po prostu, że, że chce hajs darmowy dodatkowo i tyle? No to, tak naprawdę ta influencerka nie będzie jakimkolwiek dla niej challenge'em, wygra z nią łatwo, przejedzie ją jak traktor, nie wiem, zboże, no i kurde, no i gitara będzie miała darmowe pieniądze, czy czekać na walkę? No to jest wiadomo, że każdy by wybrał dodatkowy hajs za darmo. To, to jest jakby, nie schylić się po 10 zł, które leży na ulicy. A jeśli chodzi o inne zawodniczki freakfightowe, te topowe, takie te, co już długo walczą, te, te, te dobre takie, to no na przykład do Marty. Uważam, że nie mam podjazdu. Marta jest za dobra. Jaroniewska. To, co ona gala do półbiedy nie obchodzi mnie, ale tutaj, ma, tutaj jest początek tego całego bifu z małą Staśko, czyli a jeśli chodzi o Maję, to nie chcę mieć nic wspólnego z jej osobą, nie chcę wchodzić z nią w dyskusję i nie chcę jej promować. Nie ujmując tej dziewczynie, bo ona to nie będzie debiutantka i ona nie ma minusowego rekordu, więc to też nie jest tak, że ja będę ją absolutnie nie będę jej lekceważyć. Jeśli bym z nią zawalczyła, to przy gotuje się, jak najlepiej się da i, i, i nie, nie lekceważy No, nie chcę jej lekceważyć, ale w sumie z nią zlekceważyłaś, bo wiesz o tym, że to jest łatwy przejazd i po prostu darmowe pieniądze tak naprawdę. I tak nie ma ujemnego wyniku, bo wygrała z Pysią. Pysia, która też była nowa w tych wszystkich freakfightach, czyli też niedoświadczona i też mniejsza od Pauliny. Ale wiadomo, Leksi nie wypada tak negatywnie jakoś mega gadać o jej, tej przeciwniczce, dlatego mówi takie formalności typu, że nie lekceważy, żyjej, gdy tak naprawdę lekceważy ją. Ale no, Maja Staszko odpowiedziała na tą zaczepkę malutką, znaczy zaczepkę, no po prostu Lex powiedziała, że o niej nie będzie gadać i, i, i tyle w sumie. Ale Maja Staszko, jak widzi, że ktoś o niej nie będzie gadać, to ona od razu tym bardziej będzie gadać o tej typiarce. Dostaję od was mnóstwo wiadomości w sprawie tej wypowiedzi Leksi. Jak ja tego nie lubię, jak zawsze influencerzy jakby sami ze siebie chcą na coś odpowiedzieć, sami ze siebie są na coś wkurzeni lub coś, ale zawsze muszą dodać na początku, że dostaję tyle wiadomości, dlatego się wypowiem. Nie, wypowiadasz się dlatego, że ci to jakkolwiek wkurzyło. Otóż tak, ym, walka między Lexi a mną to była jedna z propozycji, którą dostawała i Leksi i ja. Co więcej, my rozmawiałyśmy na ten temat bezpośrednio. W związku z tym ta wypowiedź lekcji, że nie chcę mieć z moją osobą nic wspólnego jest. Dziwna, ponieważ my rozmawiałyśmy, Lexi wtedy wyrażała wątpliwości względem tego, jak ona wypadnie na konferencji, czy uda mi się zrzucić wagę. W to akurat jestem w stanie uwierzyć, Maji Staśko, czyli to, że Lexi bardzo się bała tego, jak wypadnie na konferencji, bo wydaje mi się, że to jest dla niej bardzo ważne, dlatego zazwyczaj sobie wybiera jakiś influencerów, którzy są jakby chętni na to, aby po prostu nic na tych konferencjach nie gadać, na przykład Natsu. Ale absolutnie nie było to w, żadnym, w żadnej sytuacji wrogości czy jakiejś nierzeczliwości. Po prostu rozmowa o walce, jak się gdzieś tam miałyśmy w trakcie konferencji m, czy walk, to też było normalnie. Nie wiem, Pogratulowaliśmy jej po zwycięstwie, przytuliłyśmy się. Tylko że Maja Staśko jedną kluczową rzecz pomija, i to, że to było parę miesięcy temu. I od tego czasu, tak jak Maja Staśko była po prostu po prostu Maja Staśko to teraz jest taką, no troszeczkę szkodliwą osobą bywa czasem, no i dlatego, dlatego prawdopodobnie lekcji nie chce nic, nic mieć z nią do czynienia. Wydaje mi się, że takie ocenianie osób, które zna się tak naprawdę głównie z widzenia, i to w taki sposób dosyć życzliwy przez ich poglądy, jest, jest nie do końca okej. Okay. Jest, jak najbardziej jest, tym bardziej jeżeli te poglądy są bardzo ekstremistyczne, no, 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 nie można się oszukiwać, że kurde Maja Staśko działa jak, nie wiem, jak taki robot, który jest po prostu, ma jeden cel i tyle, ma wyrąbane to, co mu, kto mówi i tak dalej, koniec, ona tak mówi i tak musi być. No i też każdy wie o tym, że Maja Staśko, okej, okay, może próbuje robić trochę dobra, ale bardzo lubi atencje i pieniądze, no i przy okazji robi ja dobra, robi też dużo niedobra, więc yy, tutaj pytanie... Które przeważa? To jej robienie dobra, czy to robienie niedobra przy okazji robienia dobra? Zwłaszcza, że Leksy podkreśla ten element sportowy, co także mnie zadziwia, ponieważ sportowo jesteśmy do siebie wyjątkowo dobrze dobrane. No nie powiedziałbym. Ważysz 9 kg więcej od Leksy, więc byś musiała schudnąć. Czekajcie, ile to jest procent jej wagi? Jakoś 20% wagi byś musiała schudnąć, co jest bardzo dużą ilością. Mamy podobny wzrost, podobną wagę. Jeśli chodzi o treningi, chyba też przykładamy się do nich dosyć mocno. Ta propozycja, którą Nexi teraz dostała, jest zupełnie inna. To znaczy, to jest dziewczyna, która jest świetna. Ja z nią też miałam trening. Ale jest na zupełnie innym poziomie sportowym. Tak naprawdę dopiero zaczyna. Majo Staśko, a to nie tak, że dopiero co walczyłaś z osobą, która totalnie, totalnie, totalnie też zaczynała i też była na totalnie innym poziomie i też widziałaś sobie po prostu łatwiutką przecierę tak zwaną. I o to chodzi, nie? Że coś tam, coś tam w oku widzisz, ale czołgu w swoim nie. Jakieś takie powiedzenie jest. Kurde, zapomniałem, nie? Czekajcie. Dźbło w oku bliźniego widzisz, a belki w swoim nie dostrzegasz. To, to jest podsumowanie e, działalności Natomiast faktem jest, że wśród influencerów manifestowanie poglądów nie jest bardzo częste, ponieważ zdarza się, że reklamodawcy nie patrzą na to najlepiej. No tak, no rzadko influencerzy gadają o swoich poglądach, bo to dzieli ludzi. No, no i to jest, to jest raczej e, wiadome. Ale dlaczego Maja Staśko w ogóle to używa jako argument? Dlaczego Lexi e, nie, nie chce z nią walczyć? W sensie, no Lexi tylko powiedziała, że nie chce nic, nic wspólnego z Mają Staśko, bo jest atencyjna i no wiadomo, że no co Maja Staśko, no kurde będą jak szczerym, no jest 10% ma zasięgu, jak nie mniej tyle co Lexi, więc Lexi po prostu nie opłaca z nią walczyć pomimo pieniędzy. Tym bardziej, jeżeli ten zasięg ma być no jakby używany do czegoś, no bardzo, bardzo negatywnego. I nie może tak robić, że o, powiem tylko o swoich pozytywnych działalnościach, jak e, za chwilę Maja Staśko zrobi, i Lexi tego nie chce wspierać, o nie, jak ona tak może. To powiedz też o tym wszystkim negatywnym, co robiłaś. Sytuacja z McDonaldem, sytuacja ostatni, ostatnio z tym e, Amadeuszem Ferrari i nie tylko. No i co, trochę czasu minęło, no i League ogłosiło, że Lexi będzie walczyć, pod czym Maja Staśko napisała: Trochę wstyd, gdy mistrzyni wybieram mniej doświadczoną dziewczynę z gorszymi warunkami do walki o pas. E, rozumiecie, która zawsze mówi, że ok, każdy ma własną decyzję, ona będzie szanować decyzje innych i tak dalej, to, to na, na, nagle ma, je, nie no ból o to i jakiś tam zgrzyt o to, że ktoś wybrał kogoś innego do walki, a nie ją. Lexi nareszcie klątwę stycznia zdjęła i napisała trochę na naczelna aktywistka i przemocy walczy na galach free fightowych u Montany. Po czym ta Maja oczywiście zaczęła się tłumaczyć jak zawsze, że przemoc to jest, gdy ktoś tego nie chce, bla bla bla. No, no nie no, to, to jest coś, co motywuje później ludzi do przemocy, czy chcesz, czy nie. Po jakimś czasie, pomimo tego, że Lexi powiedziała, że się nie chce wypowiadać że, o Majstaszko, to i tak to zrobiła. Nie wiem czemu, ale czasem po prostu influencerzy tak mają, że nie myślą zbytnio. Jeśli chodzi o temat Majstaszko, to wiem, że w tym momencie zaprzeczam sobie, bo parę dni temu mówiłam, że nie chce się wypowiadać na jej temat ze względu na mm, jednocześnie promowanie jej, ale ona mnie zaczepia. Wszędzie, gdzie się nie spojrzy, to jest, jest ten temat. i Wydaje mi się, że ten temat y, szybko nie ucichnie. Po jakimś czasie, pomimo tego, że Leksi powiedziała, że się nie chce wypowiadać że, o Majstaszko, to i tak to zrobiła. Nie wiem czemu, ale czasem po prostu influencerzy tak mają, że nie myślą zbytnio. To jest tak głupie, nie? No Nie chcesz komuś dawać atencji. Ok, używasz to jako argument, y, żeby nie toczyć jakiejś tam konwersacji z drugą osobą. No okej, okay, niech ci będzie. No to po co jej teraz dajesz atencję? <grym> to jest takie, okej, okay, tak długo się starała o atencję, więc w końcu jej ją da. Tam. Bardzo mądre. A więc ja faktycznie e, rozmawiałam z Mają odnośnie walki. Rozmowa trwała mniej więcej 3 minuty, i ja naprawdę brałam pod uwagę zawalczenie z nią, ale w grudniu. Moje zdanie się zmieniło na jej temat i... Tak szczerze nawet nie mam pojęcia, ale to, to jest to, co ja mówiłem, nie? Bo Maja Staśko po prostu z miesiąca na miesiąc wydawa, wydaje mi się, że jest coraz bardziej atencyjna, przez co jest coraz bardziej szkodliwa w sumie. I ja tak szczerze mówiąc nie mam pojęcia, co w grudniu Maja Staśko zrobiła, ale pamiętam po prostu, że coś na pewno było... Bo ona co miesiąc coś robi tak naprawdę i faktycznie jakoś chyba w grudniu było coś mocniejszego. Weźcie i przypomnijcie w, tym, w komentarzu, jak ktoś ma jakąś listę, to mi podrzućcie listę wszystkich rzeczy. O ile e, nie ma limitu znaków w komentarzu, a wydaje mi się, że, że przekroczycie. Stwierdziłam, że jednak nie chcę z nią zawalczyć. Uważam, że jesteś hipokrytką, manipulatorką i atencjuszką. Często przedstawiasz swoją opinię, swoje poglądy, jakoby to były fakty. Krzywdząc czasami przy tym innych. Lexi! Lexi! No, 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 no mówię, no nadrabia to, co spierniczyła z tymi facetami, tymi ogrzewaniem typy i tak dalej. E, nie potrafisz przyjąć żadnej krytyki do siebie i nie stosujesz tej samej krytyki wobec siebie, jaką stosujesz wobec innych. Ja nie wierzę w to, że to Lexi mówi, nie? Ktoś jej musiał to napisać. No kurde, no zbyt to płynnie poszło i zbyt tak, tak głęboko w moje Ale trudno się z tym, co Lexi mówi, nie zgodzić, tak szczerze. Nie uważam, żeby cała Twoja działalność w internecie była negatywna i krzywdząca, wręcz przeciwnie, uważam, że potrafisz też yy, dużo dobra wnieść swoją pracą. Ale na drugiej stronie szali jest właśnie to, co przed chwilą wymieniłam i nie chciałabym, się, nie chciałabym się przyczyniać do promocji twojej osoby. Uważam, że jesteś niebezpieczną osobą. Ej, o co chodzi? To jest to, co ja mówiłem. Lekcja po prostu z dnia na dzień ma takie pstryk i jest o 180 stopni zmieniona w ogóle. To jest 180 stopni zmieniona lekcja od tego, co ostatnio oglądaliśmy, co ona się wypowiadała. I niebezpieczne byłoby... Dawanie ci tak dużej platformy, e, biorąc też pod uwagę wiek moich obserwatorów. Influencerka, która wprost mówi, że kurde mam młodszych widzów i raczej się o nich jakkolwiek chce troszczyć? niemożliwe. Nie, no mówię, no, no to jest inna osoba w ogóle, podmienili lekcji. Często też powtarzasz, jak bardzo ważny jest własny wybór u człowieka i, i jak bardzo trzeba to szanować. Ja podjęłam wybór, że ja nie będę z tobą walczyć ty nie potrafisz się z tym pogodzić. Ej, faktycznie, patrzcie w jakim uniwersum żyjemy, nie? Maja Staśko, która właśnie mówiła o tym wolnym wyborze i tak dalej, nagle zaczęła walczyć, co już jest i tak przeciwieństwem tego jej poglądów, które miała przed walkami i teraz jeszcze napiera na kogoś, że chce z nim walkę, pomimo tego, że ta osoba już nie chce z nim walczyć, z Nią walczyć. Ale poczekajcie, bo wisienka na torcie dopiero na końcu. E, a jak tak bardzo chcesz mieć ten pas, to proponuję, żebyś poszła do Highliga i poprosiła ich o zrobienia pasu w twojej kategorii wagowej, bo e, mój jest w wadze 56, a z tego co wiem, to ty ważysz około 65 kg i do, wal do walki z Mrs. Honey nie mogłaś zejść nawet kilogramu, a teraz nagle możesz zejść 9. Jak to jest? Właśnie, bierzmy pod uwagę, że Maja Staśko tak naprawdę o pas, który nic nie znaczy, to nie jest jakiś KSW czy cokolwiek, to jest pas, który posiada Lexi Chaplin. No, no już, już nie przesadzajmy, tak? I ona aż tak bardzo to przeżywa. Bądźmy szczerzy, Maja Staśko po prostu lubi się przyczepiać do influencerów, którzy mają o wiele więcej zasięgu i zgaduję, że to była główna motywacja Maji Staśko. I uwaga, co po tej wypowiedzi Maja Staśko zrobiła? Coś bardzo, bardzo niemożliwego, czyli przyznała się do błędu i przeprosiła. Oj, nie, nigdy w życiu. Wrzuciła dwa posty, <laughs> gdzie wie, tłumaczy, że Lexi nie chce z nią walczyć, dlatego że nie wspiera osób LGBT, bo, bo Maja Staśko wspiera osoby LGBT i przez to Maja Staśko nie chce z nią walczyć. A uwaga, yy, jej źródło to jest to, że jej trener powiedział jej trenerowi i przez to robi jedną wielką nagonkę na Lexi, czyli coś, czego raczej Maja Staśko nie jest fanką, czyli nagonki na ludzi. I to wszystko dlatego, że po prostu Lexi nie chciała się zgodzić na walkę z nią. No, Maja Staśko, wejście i otrząśnij, naprawdę, no. No o co tu w ogóle chodzi? Maja Staszko to jest osoba, która z miesiąca na miesiąc coraz bardziej mnie dziwi, tak szczerze mówiąc. Ale wydaje mi się, że już napierają na jakąś influencerkę, aby wzięła z nią walkę. To, 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 to jest coś, czego raczej ciężko będzie przebić. Ja się z Wami żegnam, widzowie. Widzimy się jutro. Pamiętajcie oglądajcie do końca. I na razie.